Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. W sobotę dwa wydarzenia. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoje jedynki. Jeśli się nie mówiąc, zrobił to prezes Jarosław Kaczyński. Zgadza się. A Grzegorz Schetyna zaprezentował program Platformy. Może na razie o tych jedynkach. Chyba, szczerze mówiąc, nie ma tam żadnego zaskoczenia, jeśli tak można powiedzieć. Prezes Kaczyński z Warszawy, premier Morawiecki z Katowic, Zbigniew Ziobro z Kielc, Michał Dworczyk z Wałbrzycha. No może jedyne zaskoczenie to jest takie, że wicepremier Jarosław Gowin będzie startował z ostatniego miejsca w Krakowie, ale on tłumaczył z kolei, już zdążył tłumaczyć wiele razy, że to nie jest element degradacji, tylko to jest celowy zabieg. Celowy, no i też porozumienie ma jedynkę w postaci pani minister Emilewicz w Poznaniu. Jeżeli by użyć jakiejś metafory do tego, no to prezes Jarosław Kaczyński już nieraz pokazał, że jest najlepszym selekcjonerem w Polsce i ma taki zmysł do tworzenia zwycięskich drużyn. Natomiast z drugiej strony selekcjoner zastanawia się nawet, no już nie tyle nawet nad składem, ale nad pomysłem nawet, no bo jak zapowiedział, no pomysł jest na to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, ale trzeba go znaleźć. Także to jest, myślę, taki obrazek. Pomysł jest na to, żeby pokonać opozycję chyba, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Tak, no to mniej więcej do tego się sprowadza Grzegorzowi Schetynie. Natomiast no, jedynki rzeczywiście zostały ogłoszone. Jakby chyba nie ma tutaj nadzwyczajnych sensacji, chociaż pewnie parę niespodzianek jest. Na przykład? No na przykład minister Szumowski w Płocku jedynką, no tego nie widziałem, żeby to się wcześniej jakoś przedostało. Czyli minister zdrowia. Tak. Do opinii publicznej w tym sensie niespodzianek, ale klucz jest, jak sądzę, jasny. Znaczy są to liderzy naszego ugrupowania. Pan prezes, pan premier, liderzy koalicyjni, marszałek Sejmu. A z drugiej strony ministrowie konstytucyjni, a w przeważającej części, jak sobie policzyłem, w ponad 20 okręgach są to prezesi okręgowi Prawa i Sprawiedliwości. A dlaczego te Katowice dla premiera Morawieckiego? Sądzę, że jest to bardzo ważny okręg. Katowice, czyli w stolicy województwa śląskiego, województwa, o którym się często mówiło, że kto tam wygrywa i tak rzeczywiście w ostatnich latach jest, wygrywa w całym kraju. Także myślę, że można na to patrzeć w ten sposób. Na pewno jeden z ważniejszych okręgów w Polsce i też jeden z tych trochę większych niż mniejszych, to też ma oczywiście znaczenie. Komentatorzy mówili, wskazywali też, że aż 25 nazwisk, czy 25 osób, na tych, jeśli chodzi o te jedynki, to są osoby nowe. Pierwszy raz no, będące na pierwszym miejscu. Tak. To jest taka próba, nie wiem, zmiany pokoleniowej, czy taki naturalny... Ja myślę, że... Naturalna wymiana kadr? Tak, no, że jest to naturalne. Znaczy są i doświadczone osoby, które już po raz kolejny otworzą listę. Są rzeczywiście nowe. To tak jak też, co, nie wiem, jeżeli byśmy pozostawali przy tej metaforze selekcjonera, no to jak po 4 latach na ten sam mundial, no nie jedzie dokładnie taka sama drużyna z różnych powodów, tak? I oczywiście są to silne nazwiska, natomiast pamiętajmy jedno, to są jedynki. Oprócz tego będą całe drużyny w każdym z tych okręgów. Ten kto dostaje jedynkę, no oczywiście można powiedzieć, że występuje jako kapitan takiej drużyny, ale musi to udowodnić. No właśnie, bo wielu polityków twierdzi, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla nich są partnerzy z tej drużyny, o której pan poseł mówi, czyli, że tak powiem, inni na tej samej liście, a nie przeciwnicy polityczni. Tak, ja rozumiem, że pan nawiązuje do tych żartów, które są, że jak na przykład ten, że co do gradacji słowa wróg, największy wróg i kolega partyjny, prawda? No ale nie, tak u nas nie jest. Ja myślę, że jest przekonanie wspólnoty celu przede wszystkim. Tutaj nie chodzi tylko o to, tak jak mam wrażenie w części opozycji, że
tylko o zdobycie miejsca w Sejmie, tylko o zwycięstwo całej drużyny, przede wszystkim zwycięstwo całego projektu, projektu politycznego dla Polski. To, czy się jest tam na pierwszym, drugim czy dziesiątym miejscu, pewnie ma jakieś znaczenie prestiżowe. Natomiast w związku z tym poparciem, którym się cieszy Prawo i Sprawiedliwość, z każdego miejsca na tej liście można skutecznie walczyć o mandat. Ja sam zresztą wchodziłem na przykład z niebiorącego, tak zwanego niebiorącego miejsca do Sejmu. I naprawdę to nie jest tak, że wchodzą tylko osoby uszeregowane w kolejności. To od wyborców, to od Polaków będzie zależało, kto ostatecznie znajdzie się w tym wyjściowym składzie, czyli w parlamencie. A oczywiście rolą liderów jest stworzenie jak najciekawszej oferty, także personalnej w tym wypadku, bo o tym mówimy. Odchodząc trochę od personaliów, a przechodząc do kwestii programowych, tego samego dnia, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło jedynki, Grzegorz Schetyna zaprezentował program Koalicji Obywatelskiej. Nazwano to sześciopakiem, choć prawdę powiedziawszy tych postulatów jest więcej niż sześć, no ale powiedzmy, że umownie niech to będzie ten sześciopak i może się przyjrzymy poszczególnym punktom. Na przykład z tych najważniejszych, które się przebijają w różnych wystąpieniach, chociażby pojawił się pomysł, żeby wspierać osoby gorzej zarabiające, czyli chodzi o projekt, który miałby być taką odpowiedzią na 500+ Prawa i Sprawiedliwości, czyli przyznanie premii 500 zł dla osób zarabiających do 4,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To jest dobry pomysł, pańskim zdaniem? To tak, to jeżeli pan redaktor pozwoli, najpierw taka refleksja ogólna odnośnie tego całego wystąpienia. To jest tak, przypomniały mi się takie dwa cytaty, szczególnie jeden pana Sikorskiego, że dwóch ministrów w rządzie Platformy, że dwa razy obiecać to tak jak raz zrealizować. I drugi pana Rostowskiego, który stwierdził podczas tej samej rozmowy, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. Tak mam wrażenie, że jest, jeżeli chodzi o ten cały projekt, bo Platforma w ogóle przypomina takiego męża alkoholika, który no po raz kolejny jakby składa teraz zapewnienia, że teraz już się poprawi, prawda, po kolejnej awanturze, którą zrobił po tym, jak kolejny raz pijany wrócił do domu, już mówi, że nie, teraz już nie, a teraz jeszcze dokłada, a teraz nawet będę sprzątał, kochanie, znajdę lepszą pracę i tak dalej, i tak dalej. No można oczywiście w to wierzyć, bo tylko że nie ma żadnej chęci pójścia na odwyk, prawda, to są te same osoby ciągle. Przecież Grzegorz Schetyna jest kwintesencją Platformy Obywatelskiej z tych czasów ich rządów. A co do tego programu... No ale w pewnym momencie znajdował się jednak na uboczu tej polityki partyjnej, gdzie Donald Tusk go tam odsuwał, wrócił do gry dopiero przy zmianie rządów, kiedy premierem została Ewa Kopacz. Ale przypomnijmy, był wicepremierem tego rządu, ministrem spraw wewnętrznych, marszałkiem Sejmu, przewodniczącym klubu parlamentarnego, ministrem spraw zagranicznych. No, a co do tego, czemu się znalazł na uboczu? No nie dlatego, że on stanął, nie wiem, w kontrze wobec programu dotyczącego podwyższenia wieku emerytalnego, czy że jakieś sprawy, no nie wiem, jakiekolwiek... Zresztą teraz, a propos wieku emerytalnego, akurat teraz za to przeprosił. Tak, ale jednocześnie w programie, który można znaleźć na stronach Platformy, jest, że są dalej za przywróceniem tego wyższego wieku emerytalnego. No, trudno się połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Ja tylko zwrócę uwagę, że no właśnie nie jakieś kwestie programowe, światopoglądowe decydowały, że znalazł się na uboczu, tylko gierki wewnętrzne, partyjne, jakieś przepychanki no, doprowadziły go do takiej sytuacji. Także no, jakby... On popierał wszystko w całej rozciągłości, co robiła Platforma. No dobrze, zajmijmy się tymi konkretnymi punktami, które Grzegorz Schetyna przedstawił. To jest rzeczywiście o tyle dziwne, że jeszcze w piątek w Trójce rano był gościem Grzegorz Schetyna i mówił, że w programie nie będzie nic o związkach partnerskich. Tymczasem tu się pojawił taki postulat zgłoszony w sobotę, więc zmiana nastąpiła szybko, no ale można się zająć, że tak powiem, z kwestią merytoryczną tych postulatów. No, można na pewno z tego powodu, że to się pojawiło, no musiał odetchnąć z ulgą biedny pan poseł Grupiński.
no Biedak będzie wreszcie mógł nie kłamać i mówić szczerze, co o tym myśli. Także to dobrze. Natomiast co do tych wszystkich punktów, no nie ma żadnych obliczeń, tak? Skąd wziąć? Już pomijając sensowność tych projektów, moim zdaniem one są bardzo wątpliwe. Wiele z nich jest bardzo wątpliwych. Ich sensowność, to oni zapowiadają tak, utrzymają wszystko i jeszcze dołożą. No, czy ktoś przedstawił wyliczenie na przykład dotyczące takiej obniżki podatków, która nie będzie obniżką podatków, prawda? Platforma nie de facto to, co mówią, to jest obniżka do 10-24% PIT-u, tak? Tylko, że sami teraz opowiadają, że blisko o połowę obniżą, czy tam o 40% powiedzmy, a za swoich rządów nie potrafili nawet o 0,5% obniżyć. Ja zwrócę uwagę państwu, że to Prawo i Sprawiedliwość obniżyło za pierwszej swojej kadencji i spłaszczyło stawki podatkowe i obniżyło o 1 punkt procentowy, czyli de facto o ponad 6% wówczas. Teraz obniżymy po raz kolejny o 6%, czyli o 1 punkt procentowy podatek PIT-u i są realne działania. Natomiast no, to są gruszki na wierzbie. No nie wiem, mogli równie dobrze sobie włączyć spot Donalda Tuska z 2007 roku, jak to tam dobrze zarabiający lekarze dobrze, wrócą z zagranicy i podłożyć głos z Chetyny. No. Jest taki postulat konkretny, jednocześnie wydaje się, że patrząc na badania taki, który może cieszyć się poparciem znaczącej grupy wyborców, czyli zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Mhm. No to jest... Państwo tego nie rozważali? No nie, no znaczy myśmy przeprowadzili zupełnie co innego, no także nie rozważaliśmy tego. Możemy rozważać i rozmawiać o tym, czy należy w jakimś stopniu zmodyfikować ten program, natomiast samo to ograniczenie i raz, że Polacy się częściowo przyzwyczaili i dwa, było jakimś naszym zobowiązaniem, także o którym mówiliśmy w kampanii wyborczej, to nie była rzecz szokująca, więc ja myślę, że bym podchodził do tego ze spokojem. Znaczy, generalnie jedyny pomysł Platformy, taki realny, w który ja mogę uwierzyć, który przebija z tej konwencji, jest następujący. To znaczy, to jest projekt takiej wendety politycznej i likwidacji tego wszystkiego, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z wyborców, każdy z Polaków musi mieć świadomość, że wszystkie obietnice Grzegorza Schetyny mają taką ograniczoną ważność. To znaczy one obowiązują do czasu wyborów, a później lądują w koszu na śmieci razem zapewne w związku chociażby z ich nieudolnością rządzenia, także z programami społecznymi, które przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, także pewnie z obniżką podatków, oni będą musieli powracać do tego. No, praktyka ich rządów pokazała, że luka w VAT-ie wzrosła z 9-25%. Praktyka ich rządów pokazywała, że kraj się rozwijał znacznie gorzej niż teraz, że jakby owoce wzrostu gospodarczego nie są równomiernie dzielone, no to są fakty. Jeśli chodzi o fakty, to faktem jest, że na razie nie udało się zbudować koalicji po drugiej stronie. To jest w tej chwili tylko to, co zaprezentował Grzegorz Sydna. Czy pańskim zdaniem ten zarys programowy, czy te postulaty programowe mogą sprawić, że Grzegorz Schetynie uda się powołać to, o czym mówił, czyli PSL wróci do koalicji? Bo widziałem dzisiaj komentarze niektórych polityków PSL-u, że ta pozycja programowa przedstawiona przez Grzegorza Schetynę była bardzo ciekawa i wymaga refleksji. Refleksji to znaczy, że może jednak PSL zmieni zdanie. Tak, tak. Znaczy, wie pan, w ogóle co do programu pisania, przedstawiania go. No z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które... Oczywiście dla nas naszym programem są 4 lata naszych rządów już także, no ale my stawiamy sobie kolejne ambitne cele, tak jak było w tych piątkach, tak i teraz. Tylko tak, najpierw rozpoczęliśmy od forum takiego, gdzie rzeczywiście takiego fermentu i intelektualnego, 70 paneli. Teraz to wszystko jest, rzeczywiście z tego się tworzy program na wybory. A druga strona zaczęła tak, od wystąpienia pana Schetyny, gdzie powiedział, jaki będzie program.
program, po czym rozpoczęły się panele już nie wiadomo do końca po co. Chyba po to, żeby to ładnie wyglądało. A co do tych wszystkich tam walk po tej drugiej stronie, znaczy tam nie chodzi przecież o żaden program. Znaczy to chyba nikt nie jest na tyle naiwny, żeby w to wierzyć. No tam chodzi tylko i wyłącznie o interesy różnych grup. I co do tych wszystkich kłótni i tak dalej, no to ileś można analogii historycznych przewoływać. Ale tu musimy postawić kropkę, bo ja muszę realizować swój program, zakończyć nasz program. Tak jest. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Łukasz Schreiber, Kancelaria Premiera.